jingle bells, jingle all the way. Robert? Jestem. Wojtek? Wojtek jest, jest. Jest, jest. Zobaczcie, jaką fajną ma Wojtek koszulkę. Wow. Uch. Zarąbista koszulka. No dobrze, witamy was serdecznie w programie. W programie numer 15. Jest to ostatni program w tym roku. Okiem komentatora razem ze mną Robert Silski, Radio Gdańsk. Wojtek. Świątecznie prawie witam. Tak, Wojtek Kuchta razem z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, już nie będę mówił po raz kolejny Michael Jordan, super speaker i tak dalej, bo słyszałem, że niektórzy są potem zazdrośni, więc Wojtek Kuchta. Ja jestem zazdrosny o Michael Jordan. Tak? No, ja o Michael. Możesz zostać moim Scottiem Pippenem. Zrobimy duet na 6 tytułów mistrzowskich. Dobrze, panowie, jest to ostatni program w tym roku, jeżeli chodzi o Okiem Komentatora. Trochę ich zrobiliśmy. W końcu. Bo wyszło ich 15. Zobaczcie, to jest 15 tygodni, od kiedy Fala Sportu nadaje. Od kiedy mamy program Okiem Komentatora, bo ogólnie Fala Sportu nadaje już dokładnie... 23 lat. Tygodnie. 23 tygodnie, bo dokładnie tyle, ile ma program Oldies Fallon. 23 tygodnie, więc to już jest całkiem niezły wynik. Bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami, że coraz więcej osób nas ogląda. Dajcie lajka. Tak, dajcie nam lajka, zawsze. Staram się mieć prosty palec. Tak, subskrybujesz. Pamiętajcie o tym, to dla nas bardzo ważne. Tak, tak. Dziękuję tak zwaną przypominajkę. Bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. To bardzo dla nas ważne, bo gdybyśmy nie wiedzieli, że co jakiś czas coraz więcej osób nas ogląda, to pewnie dalibyśmy już przez siana. Ale tak, kurczę, jesteśmy cały czas i widać, że się rozwijamy, więc bardzo serdecznie za to dziękuję. Ba, jak widzieliście ostatnio w filmiku, nawet wychodzimy na zewnątrz. Robert, widzisz tą tendencję zwyżkową rozwijającą się tej telewizji, czy w drugą stronę? Absolutnie i bezapelacyjnie tak. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Przejście na formułę live było dużym przeskokiem. Teraz się cofamy. Interakcja z naszymi widzami jest czymś, co daje frajdę. Wojtek czeka na zaproszenie na Sylwestra. Właśnie, to już tydzień minął od czasu, kiedy pytałem, co z tym Sylwestrem. I się nic nie wydarzyło, co z tym I nadal biało-zielone lady z Gdańska nam nie odpowiedziały. Chyba, że już odpowiedziały, ale nie zauważyliśmy. No to poprosimy, żeby odpowiedziały jeszcze raz. Tak, tak. Najlepiej komentarze tu pod tym naszym filmikiem. Panowie, no Fala Sportu to jest jedno, druga to jest program Okiem Komentatora, który jest naprawdę bardzo fajnie oglądany, bardzo fajnie wyświetlany, więc jeszcze raz serdecznie za to dziękujemy. Ale jedno ważne pytanie do was na koniec tego sportowego roku na Pomorzu. Kto waszym zdaniem na Pomorzu zrobił największy postęp, jeżeli chodzi o sport ze wszystkich naszych drużyn, pojedynczych zawodników? Kogo byście wyróżnili? To jest dla was takim wzorcem, że ten 2022 rok był dla niego super i niech inni biorą z niego przykład. A czyli rok kalendarzowy tak, analizujemy. Tak. O Jezu, ten ciężki ma pytania. Flavio. Nie, ja nie wiem, to są ciężkie pytania. Są pytania przede wszystkim do osób, które znają się na sporcie. Więc ja nie, ciężko mi odpowiedzieć w ogóle. Skąd pomysł, żeby nas zaprosić? Tak to ja odpowiem może. No właśnie, tak? Co sądzisz na ten temat? Powiedz, czemu biało-zielone ladies? Ja chciałem właśnie powiedzieć nie biało-zielone, tylko Natalia pamięta. Dobrze, to zgadzamy się z twoją opinią. Jeżeli chodzi o Gdańsk w Złotej Dziesiątce, numer jeden, reprezentacja Polski w rugby kobiet ma możliwość gry na Igrzyskach Olimpijskich, to jest coś chyba, co jest ewenementem i pierwszy raz, że jest taka w ogóle możliwość. Dzięki temu Gdańsk też zyskuje na popularności. Liczymy na tym, za tym, że być może całe Pomorze pójdzie za tym i więcej osób będzie grało w rugby. Zbliżają się święta, jest, czuję to po was. Nie? Jest to dobra teoria i ja się zgadzam z twoją teorią. Tak, tylko zastanawiam się tak do końca, czy chodzi ci o to, kto faktycznie, kto miał super rok, czy kto zrobił największy progres, bo takie było pytanie. I teraz pytanie, czy Natalia pamięta, była zawodniczką, która w 2001
była taka mocno przeciętna, a 2021, a 2022 był takim rokiem eksplozji, czy to są... Znaczy zyskała na pewno na popularyzacji polskiej reprezentacji w siódemki w rugby kobiet. Dzięki temu więcej, tak, dzięki temu więcej osób też o Natalii pewnie usłyszało na tą chwilę, nie? Więc jeżeli chodzi o typowy marketing, PR, no to na tym rugby zyskał. Ale to jest jeszcze inna odpowiedź na inne pytanie. Zupełnie inne pytanie zadałeś. Sam na inne Myczycie odpowiedziałeś, mnie. A teraz jeszcze trzecie. Wybaczcie mi czytać w myślach. Jeszcze tak. Myślę, że cała drużyna i cała dyscyplina bardzo mocno zyskała. Czy akurat Natalia jest taką bardzo już rozpoznawalną zawodniczką wśród biało-zielonych ladies? Nie jestem przekonany. Myślę, że to musi iść w takiej kolejności. Wszystkim nam zależy na tym, żeby rugby kobiece stało się jak najbardziej popularną i rozpoznawalną dyscypliną. Wśród tego kobiecego rugby biało-zielone ladies są absolutnymi ambasadorkami całej dyscypliny. Top. A wśród nich Natalia Pamięta jest absolutnie wybijającą się zawodniczką. I ja bym to traktował jako taki system naczyń połączonych. Tak jest, zgadzam się z tobą. Ja właśnie miałem to samo powiedzieć. Wojtek też się zgadza. Nie ma dobrze. Za co. Dziękuję ci. Przed nami rok 2023. Co wy byście chcieli, żeby na Pomorzu fajnego moglibyśmy, znaczy zobaczyć może nie, odwrotnie zrobię. Jakiego sukcesu byście oczekiwali w 2023 roku, jeżeli chodzi o pomorskich sportowców? Jezu, no to takich marzeń to jest dużo. Jeden, najważniejszy. Tak, żebyśmy na koniec 2023 roku mogli powiedzieć: Robert, twoje marzenie się spełniło lub nie, sportowe. Do drużyn z Pomorza. To ty, bo ty mówiłeś, to teraz ty pomyśl, a ja odpowiem pierwszy. No to żeby wrócił hokej w porządnym wydaniu do hali Oliwia, w ligowym wydaniu, nie ujmując nic chłopakom, którzy grają w niższych ligach, czy tam amatorom, żeby wróciło PKH po prostu i żeby znowu przychodziły komplety, żeby żużlowcy awansowali, no i żeby wszystkie drużyny się rozwijały, żeby Arka awansowała, żeby były derby z Lechią, żeby Choniczanka się utrzymała. No, trochę tego jest. No jest, no ja marzę. Miało być jedno. Ja marzę i mam dużo. Dobra. No to jak ma być jedno, no to żeby wszystkie nasze drużyny... Żeby moje marzenia się spełniły. Wszystkie nasze drużyny występujące w najwyższej lidze, żeby wskoczyły na podium. A te, które nie są w najwyższej lidze, to żeby się w niej znalazły. Ale faktycznie myślę, że kibice piłkarscy marzą o tym, no bo no, sezon piłkarski chodzi trochę w innym cyklu niż rok kalendarzowy. To wszystko się kończy w połowie się zaczyna, więc niech wiosna 2023 będzie taka, w której Lechia mocno pójdzie w górę w ligowej tabeli. Arka po swoich jesienno-wczesno-zimowych zawirowaniach niech to wszystko zorganizuje tak, żeby być w ekstraklasie i żebyśmy mieli jesienią pasjonujące, pełne emocji, fantastyczne piłkarsko, derby Trójmiasta na stadionie albo w Gdyni, albo w Gdańsku, wypełnionym po brzegi kibicami obu zespołów. Tak jest. Amen. Wspaniałe marzenie. A ja ze Bo swojej nie strony... przekonują mnie derby, w których jeden klub nie wpuszcza drugiego i potem tamten w rewanżu robi to samo. No tak. Nie o to chodzi. Nie tędy tak drogą. Nie idźcie tak tą jest. Drogą. Ja jeszcze dorzucę jedną rzecz. Rozmawialiśmy o tym już w jednym z programów Okiem Komentatora. Ja bardzo bym chciał i to jest moje marzenie, żeby na koniec tego sezonu piłkarskiego, który się będzie kończył w połowie 2023 roku, godnie pożegnano Flavio. I żeby Lechia miała na niego pomysł, bo o tym rozmawialiśmy, że ciekawe, czy Lechia ma pomysł na to, co dalej z Flavio. Synek oddzwoni później. O, syn dzwoni, a pewnie czeka na Mikołaja. Także tego bym sobie życzył najbardziej. Kończąc dzisiejszy program, chciałbym, chłopaki, wam podziękować, bo sukces tego programu to również was sukces, więc serdecznie wam za to dziękuję, bo bez komentatorów by tego programu nie było, a bez takich komentatorów, no to tym bardziej, bo wiemy, że nasi widzowie ich kochają. Se załatwię na przyszły rok. Dodatkowo do tego oczywiście pamiętajmy o Miłoszu,
który także występował w fali w okiem komentatora i pewnie nie raz jeszcze się u nas pojawi. Był również Andrzej Kowalczyz. Serdecznie mu dziękujemy za to, że był z nami za odcinek i tutaj też dziękujemy za coś innego Andrzejowi też, super. Andrzej, zapamiętam na całe życie. Łukasz Wajszczyk, super fotograf, który jednego dnia wybrał się na 3 spotkania, wszędzie robił zdjęcia, przysyłał nam te zdjęcia, więc też bardzo serdecznie ci dziękujemy, że byłeś z nami. Czy o kimś zapomniałem? Nie. Powiedziałem o wszystkim. A to za chwilę, Marek, za chwilę. Za chwilę. Jeżeli chodzi o komentatorów, no to bardzo serdecznie wam dziękujemy, bo ten program to tak naprawdę istnieje dzięki wam, dzięki komentatorom. Ja właśnie w tej chwili chciałem powiedzieć, że to jest mój ostatni program okiem komentatora. W 2022 roku. I w przyszłym roku. I tak dalej, i tak dalej. A warunki na 2023 będziemy negocjować. Tak jest. Od stycznia. Jeżeli chodzi o komentatorów, ok. Jeżeli chodzi o realizatorów, mamy tutaj wyjątkowego człowieka, Marek, który zawsze jest z nami każdy poniedziałek, czy to było live, czy nie było live, zawsze siedział, był tutaj 2-3 godziny wcześniej, on ustawiał kamery, światło, przygotowywał mikrofony, witał czasami widzów, jeżeli kogoś nie było, znaczy widzów nie, gości, więc bardzo serdecznie Marek, bardzo, bardzo ci dziękujemy za to, że byłeś z nami przez ten cały rok i brawo, cieszymy się, że będziesz... Dobra robota. Tak jest. Meksykańska fala dla Marka. Nikt przychodząc niepostrzeżenie przez studio nie potrafi tak zgrabnie rąbnąć w stół jak Marek i, a program leci dalej, więc to jest cała sztuka, bo zdemolować studio i przerwać transmisję to każdy umie. Dosłownie. A Marek jest jeden i jedyny, chociaż mamy też kilku innych, ale o tym mam nadzieję, że w innych programach już powiedzą nasi kolejni prowadzący. Ja wam też serdecznie wszystkim widzom dziękuję za ten rok, dziękuję za wszystko wam, tak naprawdę, bo gdyby nie wy, to by nas dalej nie było. Także wesołych świąt, może jakieś życzenia od was. O, właśnie, sportowe życzenia albo niesportowe życzenia. Ja myślę, ty mówisz. Wojtek. Taki podział. No to może tak niestandardowo, takie nietypowe życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. No myślałem, że dasz mi trochę więcej czasu. To ja powiem w takim razie. Zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, przepraszam, Bożego Narodzenia. Niech Mikołaj do was przyjdzie i przyniesie takie prezenty, na jakie zasługujecie. Oby to nie były rózgi. I pamiętajcie o Fali Sportu. Następny odcinek już na początku stycznia. I zaśpiewaj. A no właśnie, po pierwsze pięknych świąt, a po drugie, ponieważ między świętami a Nowym Rokiem nas nie będzie, to niech ta końcówka roku będzie taka, żebyście chociaż trochę się za nami stęsknili i po Nowym Roku, żebyśmy się mogli tutaj jakoś tam sympatycznie, miło spotkać. No i niech to będzie sportowo piękny rok dla Pomorza, czego życzymy i wam, i sobie. Upłakał się. Nawet jak ty mówisz pięknie, no. Zaśpiewaj jeszcze. Feliz Navidad. Tego nie umiem. To śpiewaj, a to, tamto nie umiałeś. Pada śnieg, soczysty śnieg. Tak to było. I po co ci to było? Następnym razem się zastanowisz. A w transmisji była choinka z boczku. Ale wiecie co, ale Marek ładnie śpiewa. Marek, zaśpiewaj ładnie. Tak, Marek, puść coś nam. Swojego. Jaką piosenkę sobie państwo życzą? Świąteczną jakąś. Tak, a świątecznego. Żebym ja coś znał. Lulaj, że Jezuniu. Starczy? I to był ostatni w tym roku okiem komentatora. Przed chwilą słyszeliście Matka. Razem ze mną oczywiście był Wojtek Kuchta. Dziękuję, pozdrawiam. Co z tym Sylwestrem? Robert Śliski, Radio Gdańsk. Pięknych świąt, do zobaczenia już w nowym, lepszym roku. I Paweł Oldi, Ryta, do zobaczenia. Trzymajcie się.